W czerwcu 2022 roku zamek królewski na Wawelu nabył jeszcze jeden obraz malarza holenderskiego Jana van Hoyena. To niewielki pejzaż, niewielki, bo 36 na 33 cm, niewielki pejzaż z kościołem, bardzo typowy dla tego artysty. Obraz ten znajdował się od lat 70. w prywatnych zbiorach, sprzedany w 1970 roku w antykwariacie w Paryżu, potem trafił do antykwariatu w Nowym Jorku, potem do kolejnych kolekcji prywatnych w Hadze i w Amsterdamie, a od 1983 roku był wystawiany w Lakenhal w Lejdzie jako depozyt. Obraz przedstawia niewielką budowlę z wysoką wieżą na górzu, nad kanałem, nad jeziorem. Na pierwszym planie widać łódź z wioślarzami. To jest taki typowy krajobraz dla Jana van Hoyena, jednego z najpopularniejszych malarzy pejzażu w XVII-wiecznej Holandii. Malarz, który swoją popularność zawdzięcza między innymi właśnie takim niewielkim pejzażom malowanym mniej więcej od lat 20., kiedy zdominowuje jego twórczość woda, maluje jezioro, morze, kanał. To są niewielkie krajobrazy, które malowane były na sprzedaż, malowane były na rynek. Nie znaczy to wcale, że Jan van Hoyen zajmował się tylko i wyłącznie produkcją rynkową, bo w międzyczasie powstawały też większe widoki, takie jak na przykład widok Hagi z 1651 roku. Natomiast te małe obrazki charakteryzują się nie tylko tym niewielkim formatem. Malowane były bardzo szybko, a la prima, z użyciem niewielkiej ilości pigmentów, dominują tony szare i brązowawe. To jest taka tak zwana szybka maniera, która oczywiście, jak powiedziałam, nie wyklucza wirtuozerii przedstawiania. Natomiast to były obrazki malowane dość cienko, malowane szybko. Można było malować ich bardzo dużo. Były przeznaczone już, jak powiedziałam, na handel. Jan van Hoyen urodził się w Lejdzie, kształcił się prawdopodobnie w Harlemie, jak informuje nas Jan Orlers, autor kroniki miasta Lejdy. Tenże Jan Orlers chwali w swojej kronice Jana van Hoyena, pisząc, że jego obrazy cieszyły się popularnością wśród miłośników sztuki, co zresztą potwierdzają inwentarze prywatnych zbiorów zawartości, w cudzysłowie, domu w Lejdzie, Amsterdamie czy w Harlemie, gdzie Jan van Hoyen pojawia się wśród 10 najpopularniejszych nazwisk malarzy holenderskich w tamtym czasie. Prawdopodobnie kształcił się u Esaiasa van de Velde. Lejdy przenosi się do Hagi. Od 1632 roku już działa w Hadze. Ale malarstwo nie było jedynym zajęciem Jana van Hoyena. Zajmował się handlem nieruchomościami, kupował, sprzedawał kamienice. Był także pośrednikiem sprzedaży dzieł sztuki. Słynna jest też ta historia, kiedy nabył sporą ilość cebulek tulipanowych z nadzieją szybkiego zysku, co przyniosło mu oczywiście straty przez krach handlu cebulkami na giełdzie. To był rok 1637. Stale jest w kłopotach finansowych. Majątek jest licytowany, co najmniej 3 licytacje się odbywają, on te długi reguluje po prostu sprzedając swoje obrazy. Badacze wyliczyli, że aktualnie z jego nazwiskiem można połączyć około 1200 obrazów i około 800 rysunków. Te rysunki Jan van Hoyen wykonywał zapewne w plenerze, jakkolwiek obrazy jego w plenerze malowane nie były. Były to kompozycje malowane, komponowane w pracowni. Oczywiście z elementów czerpanych z natury, zestawiane dość swobodnie w całości, także nie zawsze można zidentyfikować budowlę przedstawioną na obrazie. Zdarza się też, że budowla jest możliwa do zidentyfikowania, natomiast otoczenie tej budowli już zupełnie rzeczywistej, topograficznej sytuacji nie odpowiada. Twórczość Jana van Hoyena, zresztą bardzo popularna potem w XIX wieku wśród pejzażystów, między innymi angielskich, to jest taka twórczość, która mieści się w takim pojęciu geografii patriotycznej. To byli malarze, którzy z upodobaniem przedstawiali swój kraj, przedstawiali zajęcia ludzi, przedstawiali prostych ludzi, przedstawiali mieszczan zamożnych, mniej zamożnych, rybaków przy pracy. Ten marynistyczny nurt twórczości malarzy holenderskich, nie tylko Jana van Hoyena, to nie tylko takie proste pejzaże jak ten, który w tej chwili znajduje się na Wawelu. Są to też bitwy morskie, jakieś takie upamiętnienia wydarzeń z historii Republiki Zjednoczonych Prowincji. To jest właśnie duma
obywateli tego nowego państwa ze swojego bogactwa, ze swojej zamożności, też z tego, że udało się im pokonać Habsburgów. To też okres 1609-1621, tego rozejmu 12-letniego. To jest taki okres, kiedy następuje takie wzmożenie produkcji artystycznej, ale po 1621 Jan van Hooijen również maluje obrazy, także te kryzysy gospodarcze, które następują po sobie, czy też polityczne, nie stanowią tutaj w jego działalności żadnej przeszkody. Co do identyfikacji tego kościoła, który widzimy na obrazie wawelskim, trudno jednoznacznie stwierdzić, co to za budowla ma, takie cechy kościoła w Arnhem. Natomiast, jak powiedziałam, nie zawsze jest to możliwe do określenia, nie zawsze jest to jakaś konkretna budowla, nie zawsze jest to też konkretny pejzaż i nie zawsze jest to też konkretna sytuacja, czyli niebo i wygląd, i przyroda, czy budowla, oświetlenie w konkretnym momencie. To jeszcze nie są czasy impresjonizmu, kiedy malarze utrwalali jakiś krótki, ulotny moment. To jest po prostu kompozycja wymyślona i zrealizowana zupełnie samodzielnie w pracowni.